Kolejny, piąty odcinek książki Love in Action, Love is the Way, Love is the Answer, Sadhu Maharaja, czyli miłość w działaniu, miłość to cel, miłość to droga, odcinek piąty. Nie ma grzechu. Pewnego razu słyszałem Ewangelię Marii Magdaleny i lubiłem ją bardzo. I chciałem podzielić się z wami esencją, którą tam wyczytałem. Chciałem podzielić się uczuciami, które towarzyszyły mi w czasie czytania. Jedną osobą w grupie świętego, w grupie Jezusa był Tomasz. I Tomasz pewnego dnia zapytał Marię Magdalenę, co Jezus powiedział na temat grzechu? Jakie jest jego zdanie, jaka jest jego opinia na temat grzechu? On nie jest już więcej z nami, ale ja wiem, że On cały czas był z Tobą. Jesteś w bardzo wielkiej bliskości, w wielkiej zażyłości z Nim. Więc jaka była Jego opinia o grzechu? I ona odpowiedziała. Pewnego razu On przyszedł do mnie i ja zapytałem Go o to. I On odpowiedział mi, że nie ma czegoś takiego jak grzech. Ponieważ niematerialne rzeczy nie mogą tworzyć grzechów. Możesz widzieć drzewo pod twoją stopą. Ono jest materialne. I ono nie tworzy żadnego grzechu względem ciebie. Ponieważ materialne rzeczy we wszechświecie nie mogą kreować grzechów. Zatem jak grzech może być wytworzony? Kiedy materialne rzeczy mieszają się z duchowymi, wtedy to tworzy grzech. Tak jak moje zmysły nie mogą wytworzyć grzechu, ale moje zmysły składają się z ciała, składają się z mięśni, tak jak ciało. Czy martwe ciało może stworzyć grzech? Jaki sposób możesz go użyć? W jakikolwiek sposób możesz go użyć, ono nie może wytworzyć grzechu, ponieważ to jest ziemia. Ale jeżeli to samo jest zmieszane z duchowym, z tym, co jest duchowe, z tym, co jest żywe, to wtedy może stworzyć grzech. Zatem czym to jest? Życie. Kiedy my jesteśmy żywi, kiedy jesteśmy żyjącą siłą, taką duchową siłą, zatem Duch Boga żyje w nas. To jest nazywane atmą, ponieważ dusza jest żyjąca. I kiedy to jest połączone, domyślę, z materią, wtedy my wytwarzamy grzech. I to jest właśnie to, czym jest grzech. A prawdziwym grzechem jest to, że zapomniałem o mnie, o mojej jaźni. Że o tym, że jestem duszą. I nie tylko to. To, że zapomniałem o moim związku ze Stworzycielem. I to jest mój grzech. Zapomniałem o mojej tożsamości jako dusza i o moim połączeniu z Panem, moim Ojcem. I to jest mój grzech. I to jest bardzo ważne, bardzo głębokie do zrozumienia. Ponieważ wtedy wytwarzamy grzech. Czy grzeszymy. Ale nie tylko jest to ważne, że ja zapomniałem o moim związku z nimi, że to jest grzech. Jakiego rodzaju związek, jakiego rodzaju relacje ja posiadam z nim? Ja jestem panną młodą i to jest mój ukochany pan młody. Świat duchowy jest zawsze boski. Możesz widzieć to w Bhagavad Gita, w Puranach i w Śrimad Bhagavatam. Jak bardzo chcesz iść głęboko w ten temat, aby zrozumieć to i potwierdzić to w bardziej jasny sposób? Możesz to zobaczyć. Podam wam pewien przykład z Biblii. Możecie zapytać, dlaczego ja podaję przykłady z Biblii, a nie z Bhagavad Gita. Ponieważ w jednym miejscu w Biblii jest wspomniane, że nie możesz wyobrazić sobie Boga.
Ale w Biblii jest wspomniane, że kiedy byłem dzieckiem, widziałem Twoją twarz tuż przed moją. A teraz dorosłem i zapomniałem o sobie i zapomniałem o Tobie, Panie. Także ponieważ przykryłem siebie moimi poprzez zmysły, przykryłem się zmysłami. I dlatego moja wizja nie jest jasna, nie jest przejrzysta. Moje lustro stało się brudne. Zatem jak mogę widzieć siebie? Jeśli nie mogę widzieć siebie, nie mogę widzieć Ciebie. Idziesz do łazienki, kąpiesz się, używasz ciepłej wody i lustro jest pokryte parą. I w tym lustrze nie możesz widzieć swojej twarzy. Po prostu nie możesz. Musisz wcześniej, najpierw oczyścić to lustro, aby zobaczyć siebie. W podobny sposób jesteśmy tak bardzo zaabsorbowani naszymi materialnymi pragnieniami, że zapominamy o sobie samym. To zapomnienie stwarza dystans od Ciebie, ponieważ zaczynamy kochać tak wiele innych rzeczy i zapominamy kochać Ciebie. Ponieważ zapomniałem o moim związku z Tobą i zapomniałem o kochaniu Ciebie, o tym, żeby myśleć o Tobie. I to nie jest wspomniane w Bhagavad Gita w ten sposób. Zatem, jeżeli czytamy te boskie pisma objawione i mamy towarzystwo z uduchowionymi osobami, nasza wizja rozwinie się i będziemy w stanie to zobaczyć. Miłość jest drogą. Miłość jest Bogiem. Jak możemy go zobaczyć? Jak możemy go kochać? Kiedy zakocham się w nim, zapomnę o wszystkich innych rzeczach. Jak bardzo kocham te wszystkie rzeczy, z których wyciągam filozofię i które uzasadniam filozoficznie i argumentuję, racjonalizuję, ale to jest osobny temat. Ponieważ miłość jest drogą. O zmysłach. Kiedy szyba jest pęknięta, nie możesz kontrolować okna. Czy też który daje okno, jest. Jeżeli szyba jest pęknięta, wtedy okno nie spełnia swojej funkcji. Wiatr i ciepło przechodzi przez tą szybę. Nie możesz na to nic poradzić, nie możesz tego naprawić. Bez naprawienia szyby. Musisz ją skleić. Musisz ją uczynić prawdziwą, musisz ją uczynić sprawną, naprawioną, pełną, sklejoną. Jeśli wyjmiesz okno, wtedy więcej powietrza dostanie się do środka. Zatem oczy są po to, aby szukać najlepszej rzeczy, najlepszych rzeczy, najpiękniejszych rzeczy. Uszy chcą słuchać wspaniałych rzeczy o mnie. Usta pragną jeść to, co wejdzie mi, co pojawi się na mojej drodze. Nie mamy pojęcia o tym, co powinniśmy jeść i czego nie powinniśmy jeść. Co jest dobre dla nas, i co takie nie jest? Pragniemy widzieć piękno. Dziewczyna pragnie widzieć pięknego mężczyznę, przystojnego mężczyznę, a mężczyzna pragnie widzieć piękną dziewczynę. I oni myślą, to jest cel dla moich oczu. Uszy pragną słuchać najfajniejszych, najwspanialszych rzeczy o mnie. One nigdy nie chcą mnie poprawić, mnie naprawić i skorygować. Jeśli ktoś pragnie mnie uczyć. Zatem, co mówisz? Wszystkie moje drzwi i okna, wszystkie szyby posiadają problemy. One nie są w równowadze. Wszystkie okna i drzwi
są uszkodzone, otwarte i dostaje się przez nie zimne powietrze. Zatem, czym jest moja dharma? Co jest moim obowiązkiem? Moim obowiązkiem jest to, aby to poprawić. Jak mogę to poprawić? Kiedy będę słuchał o dobrych rzeczach, będę słuchał o Bogu, ponieważ my jesteśmy cząstką Boga. W ten sposób ja doświadczę siebie, ujrzę swoją jaźń. Doświadczę swojej jaźni. Aby doświadczyć swojej jaźni, muszę słuchać o Nim. Słucham rzeczy, aby rozwinąć zainteresowanie umieszczeniem w centrum mojej uwagi Stwórcy i całego Jego stworzenia. To jest łaska, to jest miłosierdzie. Jeśli ktoś uważa, że on nie dosiągnie nie osiągnie tej łaski miłosierdzia poprzez słuchanie. Czasami ktoś uważa, że nie osiągnie tej łaski, tego szczęścia poprzez słuchanie. Ale my posiadamy to szczęście. Jesteśmy szczęśliwcami, jesteśmy szczęśliwi, że my możemy słuchać o tym. Zatem musimy zmienić naszą praktykę słuchania. To jest mój obowiązek, to jest moja dharma. Pragnę widzieć piękne rzeczy i używam do tego oczu. Ale zawsze szukam tego, co posiada największe piękno. Dlaczego nie rozwinąć tego pragnienia, aby do najwyższego stopnia znaleźć to, co jest najbardziej piękne? Gdzie wszystkie stworzenia są szalone z tego powodu, że znalazły to. Tapasi, jogi, rishi, oni medytują po 5 tysięcy, 10 tysięcy lat, aby to ujrzeć. Pragniemy najlepszej rzeczy. Więc najlepszą rzecz musimy znaleźć. To jest nasza inteligencja. Musimy coś jeść. Musimy coś jeść. Zatem, dlaczego nie jeść jedynie tego, czego on pragnie jeść? Dlaczego nie jeść tego, czego on chce jeść? Dlaczego nie dać mu najpierw tego, co jest do jedzenia i potem zjeść samemu to, co pozostanie? W ten sposób ja będę chronił siebie. I będę miał związek, relację z moim ukochanym. On będzie w centrum mojego wszechświata. W ten sposób będziemy mieć zrównoważone nasze zmysły i naprawione i we właściwym miejscu. Ponieważ ja nie mogę żyć samotnie w moich zmysłach. Ponieważ ja muszę żyć z kimś. Przeszłość i teraźniejszość. Bezużytecznym jest myślenie o przeszłości. Zapomnij o swojej przeszłości, a będziesz szczęśliwy. Ucz się z przeszłości. Nie popełniaj błędów, które uczyniłeś wcześniej. Jeśli powtórzysz je, to oznacza, że nie nauczyłeś się z przeszłości. I jednocześnie żyj czasem teraźniejszym. Umysł powinien to robić. Jeśli żyjesz w teraźniejszości, wytworzysz dobry los. Jeśli żyjesz w przeszłości, to nazywa się Purdaha w Hindi i to oznacza duch. Zatem będziesz jak ten duch. Będziesz cierpiał. Jeśli żyjesz w teraźniejszości, będziesz połączony z Panem. Módl się do Niego. Pamiętaj o Nim. Używaj swój czas we właściwy sposób. To oznacza inteligencję. Dharma. Co jest moim obowiązkiem?
Obowiązek oznacza to, co jest moją dharmą. Moją dharmą jest znać punkt centralny mojego życia i połączyć się z moim punktem centralnym w takim super punkcie centralnym. Stwórca jest super punktem centralnym. A kto jest pobożny, kto jest czysty? Kto pragnie spokoju w swoim życiu? Wszyscy pragną tych rzeczy. A pokój, spokój pochodzi, przychodzi i pojawia się wtedy, kiedy zaakceptują prawdę. Kiedy nie chcę zaakceptować prawdy, wtedy cierpię. Prawdą jest, że Stwórca i Jego stworzenie to są dwie rzeczy. Jedna z nich to jest ta rzecz, która jest żywa. Jedna rzecz i druga rzecz to jest ta, która nie jest żyjąca. Zatem myślimy, zatem pomyślmy, gdzie ja żyję, gdzie jest umiejscowiona moja świadomość. W tym, co jest żywe, czy w tym, co jest nieżyjące. To jest punkt, nad którym powinniśmy się zastanowić. Gdzie żyjemy? O czym myślimy? Ponieważ to, o czym myślę, to osiągnę. Zatem, co jest moją żyjącą rzeczą i co jest tą rzeczą, która jest nieżywa? Mistrz i uczeń i student. Mam takie pragnienie i wolę, aby każdy został mistrzem. Ponieważ każdy posiada cechy i kwalifikacje, aby zostać mistrzem. Ale żeby zostać mistrzem, musisz stać się dobrym uczniem. Dobry uczeń staje się dobrym mistrzem. Aby być dobrym uczniem oznacza stawanie się dobrym mistrzem. Zatem kto jest najlepszym uczniem w szkole, w klasie? Ten, kto zawsze pragnie usiąść blisko nauczyciela. On pragnie posiadać osobisty związek, prywatny związek z nauczycielem. Dobrzy uczniowie stają się pewnego dnia dobrymi nauczycielami. Teraz są trochę inne czasy, ponieważ nikt nie szanuje tak naprawdę nauczycieli. No bo nikt ich nie kocha, nikt ich nie szanuje. W indyjskiej kulturze nauczyciel tak bardzo kara swoich uczniów i wykonuje inne rzeczy. Ale uczniowie nigdy nie narzekają. Oni są pokorni. Nauczyciel testuje każdego ucznia, jak bardzo on jest tolerancyjny, jak bardzo on jest połączony, jak bardzo rozumie swojego mistrza. To jest materialna rzecz. Ale duchowa jest bardziej boska. Wiemy, że mamy wiele odpowiedzialności w życiu. Ja nie mówię, że powinniśmy je porzucić, ale ucieczka z naszych odpowiedzialności, aby uciec, czy nie powinniśmy uciec z naszych odpowiedzialności w życiu, aby stać się bardziej spokojni? Gopi posiadają wiele odpowiedzialności w swoim życiu. One są pełne odpowiedzialności, ale one uciekają, ponieważ w miłości one odkrywają w miłości, one znajdują ten sposób, ten trik, aby uciec. Dlatego one kłamią. One mają pewien program, ale ten program jest ukryty. Ich celem jest to, aby spotkać swojego ukochanego. Zatem, kiedy jesteś duchowo oświecony, wszystko jest proste i przejrzyste dla ciebie. Kiedy lecisz, zbliżasz się do twojego super centrum, twojego świata,
musisz lecieć tam z twojego zwykłego centrum. Jeśli nie wyjdziesz, nie usuniesz siebie z centrum, nie możesz udać się do tego supercentrum. Prąd miłosierdzia. Musimy płynąć z prądem. Całe życie płyniemy przeciwko prądowi w rzece. Płyniemy przeciwko temu, w którą stronę rzeka płynie. I to powoduje, że cierpimy. Próbujemy płynąć i płynąć i płynąć, ale nie z prądem rzeki, ale przeciwko niemu. Jeśli pragniesz płynąć, płyń zgodnie z prądem. Wtedy musisz jedynie położyć się, a prąd automatycznie zabierze cię ze sobą. To jest to, czym jest życie duchowe. Podążaj za swoim sercem. Jest tak wiele pieśni i historii o Krysznie. Gdzie zacząć je czytać i modlić się i śpiewać, jeśli jesteśmy początkującym? Weź to, do czego jest przyciągane twoje serce. Zapomnij o umyśle. Weź jedną rzecz. Jeśli czujesz to i zaczniesz myśleć o tym, słuchaj tego. Słuchaj tego, cokolwiek lubisz. Przyweź coś, co lubisz i zacznij nad tym pracować. To będzie bardzo uspokajające dla ciebie. Bardzo spowoduje, że będziesz bardzo zadowolony. Ale nie bierz wiele rzeczy. Weź po prostu jedną rzecz. To będzie działało. Powinieneś być spokojny i cierpliwy. Ponieważ celem jest stać się spokojnym i szczęśliwym. Hariom Tat Sat i Jai Shri Radhe.